O, dzień dobry Państwu. Przepraszam, zaczytałem się, a jestem zaczytany nie bez powodu, ponieważ dzisiaj, 2 czerwca, rozpoczyna się Ogólnopolski Festiwal Książki. To już jest kolejna edycja tego jakże ważnego wydarzenia, jeżeli chodzi o literaturę polską i nie tylko. Zaczyna się on dzisiaj i potrwa do 4 czerwca, czyli do niedzieli. Przez ten cały czas tutaj właśnie Plac Wolności stanie się wielkim sercem literatury. Będziemy mieli okazję tutaj poznać nowych artystów literackich, kupić ciekawe książki albo porozmawiać z artystami. Jakimi artystami jest ich bardzo, bardzo dużo. Kto wystąpi? Ponieważ to jest nieodzowny element każdego festiwalu, będziemy mieli okazję posłuchać m.in. mistrza kryminałów, mistrza thrillerów polskich, czyli Remigiusza Mroza, autora wielu bestsellerów. Pojawi się także Jan Miodek, czyli profesor, który jest absolutnym mistrzem, jeżeli chodzi o język polski i o wypowiadanie się. Pojawi się również m.in. Beata Pawlikowska, czy autorka różnych książek na temat relacji międzyludzkich czy związków, Katarzyna Miller. A to tak naprawdę jest tylko kilka z kilkunastu pisarzy, którzy się tutaj pojawią. Będzie można z nimi porozmawiać, posłuchać ich, a także miejmy nadzieję, otrzymacie autograf. Ja tutaj mam książkę akurat Remigiusza Mroza, bo go bardzo lubię, jego twórczość bardzo lubię, więc mam nadzieję, że mi się podpisze, bo to jest akurat moja ulubiona część. Ale to nie wszystko, ponieważ na tych wszystkich namiotach, które tutaj Państwo widzą, będą różnego rodzaju stanowiska. One są podpisane, jeżeli chodzi o wydawnictwo. Zobaczymy tutaj kryminały, zobaczymy tutaj powieści fantastyczne, fantazy, romanse i bajki dla dzieci. I to tak naprawdę jest tylko kilka z gatunków. Wiele się będzie działo od piątku do niedzieli, także w kilku miejscach tutaj na Placu Wolności, akurat centralnie przede mną, znajduje się tablica informacyjna, co dokładnie o jakiej godzinie się będzie działo tutaj na Placu Wolności. Ale to nie wszystko, bo oprócz akcentów tych właśnie stricte książkowych, będą również elementy muzyczne, gdzie wystąpi zespół Lux Torpeda. Szanowni Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa. To już się dzieje dzisiaj, po południu otwierają się pierwsze stanowiska i do niedzieli będzie okazja, żeby nie tylko poczytać, ale i również odkryć może coś nowego. Miłego dnia.